hrabia Saint-Germain, znany również jako człowiek, który nigdy nie umiera, jest jedną z najbardziej tajemniczych i enigmatycznych postaci w historii. Jego życiorys jest pełen kontrowersji i legend, a wiele faktów związanych z jego życiem pozostaje nieznanych lub spornych. Saint-Germain urodził się prawdopodobnie w latach 30. w XVIII wieku. Był niezwykle utalentowany, znany ze znajomości wielu dziedzin, takich jak muzyka, sztuka, nauka, polityka i ezoteryka. Podróżował po całej Europie, udając człowieka z bogatej i wpływowej rodziny. Nie wiadomo, skąd Saint-Germain czerpał swoje bogactwo i wpływy. Niektórzy uważają, że był on szpiegiem i dyplomatą, pracującym dla różnych królów i arystokracji, a także dla tajnych organizacji, takich jak wolnomularstwo. Inni sugerują, że miał on niezwykłe zdolności magiczne, dzięki którym mógł przemieniać metale w złoto i leczyć choroby. W 1779 roku Saint-Germain przybył do Kassel w Niemczech, gdzie spotkał się z księżną de Hessen-Kassel. Podobno podarował jej tajemniczą księgę, którą nazywał Księgą Złotą. Księżna była tak pod wrażeniem, że poleciła ją skopiować i przekazać dalej. Księga Złota stała się znana jako Złota Księga Saint-Germain i składa się z serii afirmacji, modlitw i praktyk medytacyjnych, mających na celu pomóc ludziom przyciągnąć dobre doświadczenia i zwiększyć ich pozytywną energię. Nie wiadomo, jak dokładnie powstała Złota Księga Saint-Germain, ale wielu uważa, że Saint-Germain był jej autorem lub inspiratorem. Inni sugerują, że księga pochodzi z jeszcze wcześniejszych źródeł, być może z czasów starożytnych kultur egipskiej i greckiej. Nie ma wątpliwości, że Złota Księga Saint-Germain miała duży wpływ na rozwój ruchu New Age w XX wieku, a jej afirmacje i praktyki medytacyjne są nadal popularne dziś wśród osób dążących do rozwoju duchowego i osobistego. Teraz tytułem wstępu. Odczytam wam fragment książki pod tytułem Złota Księga. Autorstwo tej książki przypisywane jest hrabiemu Saint-Germain, lecz nikt nie wie, kto tak naprawdę ją napisał. Ja jestem. Afirmacje ze Złotej Księgi Saint-Germain. Życie we wszelkiej swojej działalności, wszędzie gdzie się przejawia, jest Bogiem w działaniu. Ze względu na brak wiedzy o sposobie stosowania myślo-emocji, ludzie stale utrudniają przepływ esencji życiowej we wszystkim. Gdyby tak nie było, życie przejawiałoby swoją doskonałość z całą naturalnością. Naturalną tendencją życia jest miłość, pokój, piękno, harmonia i obfitość. Esencji życiowej jest obojętne, kto jej użyje. To też nieustannie wypływa, by przejawiać coraz to więcej swojej doskonałości i zawsze z tym ożywczym impulsem, który jest jej właściwy. Ja jestem. Ja jestem jest działalnością życia. Jakie to dziwne, że uczniowie, nawet ci otwarci, nie zawsze dochodzą do prawdziwego zrozumienia tych słów. Kiedy mówisz ja jestem, czując to, otwierasz źródło życia wiecznego, aby mogło płynąć bez przeszkód swoim przebiegiem. Innymi słowy, otwierasz szeroko bramę na jego naturalny przepływ. Kiedy mówisz ja nie jestem, zamykasz drzwi przed samą twarzą tej wielkiej energii. Ja jestem jest pełnym działaniem Boga. Stawiałem ciebie wiele razy twarzą w twarz przed prawdą, jaką jest Bóg w działaniu. Chcę, abyś zrozumiał, że pierwszym wyrażeniem siebie każdej zindywidualizowanej istoty, w jakiejkolwiek części wszechświata, czy to myślą, uczuciem czy słowem, jest ja jestem, uznającej w ten sposób własną zwycięską boskość. Uczeń, próbujący zrozumieć i zastosować te potężne, choć proste prawa, powinien zwrócić szczególną uwagę na swoje myśli i słowa, ponieważ za każdym razem, gdy myśli czy mówi nie jestem, nie mogę albo nie mam dławi wielką obecność wewnętrzną i świadomie lub nie, zachowuje się tak, jakby chwytał rękami czyjąś szyję, aby go zadusić. To jednak dotyczy tylko zewnętrznego działania myśli i jedynie, kiedy z szacunkiem będzie myślał o formach zewnętrznych, może spowodować, że ręka rozluźni się w którymś momencie. Natomiast, gdy stwierdza, że coś nie jest, czegoś nie może lub nie ma, puszcza w ruch nieograniczoną energię,
która nadal działa aż do czasu, gdy ją powstrzyma lub przemieni jej działanie. To powinno pokazać Tobie, jak ogromną władzę masz w ocenianiu, decydowaniu lub zarządzaniu i wybieraniu sposobu, w jaki chcesz, by działała energia Boga. I mówię Tobie, drogi uczniu, że dynamit jest mniej niebezpieczny. Ładunek dynamitu może rozerwać tylko Twoje ciało, podczas gdy głupie myśli wyrzucane bez kontroli i bez władzy nad nimi przywiązują Ciebie do koła reinkarnacji prawie nieskończenie. A więc czy rozumiesz, że trwa to do czasu, aż tego nie przetniesz, nie przemienisz lub nie rozpuścisz? Że działa to przez secula seculorum i to z powodu Twojej własnej decyzji. Ludzkość powinna być poinformowana, że mieszkańcy miast umierają i reinkarnują bardzo często w tych samych okolicach lub miejscach, ponieważ stworzyli więzy, ponieważ związali się, które przyciągają ich do tego samego środowiska. Uczeń, który jeszcze musi inkarnować, powinien wydać następujący rozkaz. Następnym razem urodzę się w rodzinie wielkiego światła, w rodzinie będącej na wysokim poziomie ewolucji duchowej. Rozkaz ten szybko otworzy drzwi do postępu. Dlatego musisz zrozumieć, jak ważne jest to, co powodujesz, gdy używasz bezmyślnie niewłaściwych słów, ponieważ używasz wtedy najpotężniejszej boskiej zasady działania we wszechświecie, czyli ja jestem. Nie rozum mnie źle. Nie chodzi tutaj o sposób wyrażania się czy o jakąś wschodnią ideę, obcą, bezpodstawną czy błahą, ani o żadne przesadzanie. Chodzi tu, ni mniej ni więcej, o najwyższą zasadę życia używaną i wyrażaną przez wszystkie cywilizacje, które dotychczas istniały. Zapamiętaj, że pierwszym sposobem, w jaki każda forma życia świadomego wyraża siebie, jest ja jestem. To jest czymś o wiele większym niż ja istnieję. Dopiero później, dzięki swym kontaktom z tym, co zewnętrzne, i przez stosowanie właściwego działania, zaczyna ona akceptować rzeczy o wiele mniej ważne niż ja jestem. Widzisz więc teraz, drogi uczniu, że dajesz życie czemuś, co nigdy tego życia nie miało. Przez długie wieki ignorancji i niezrozumienia ludzkość napełniła otaczającą atmosferę fałszem i nierealnością. To też nie muszę Tobie chyba powtarzać, że kiedy stwierdzasz jestem chory, twierdzenie to jest jednym przeogromnym kłamstwem względem boskości. Boskość, ja, zawsze jest doskonała, pełna życia i zdrowa. Proszę Ciebie, drogi uczniu, w imię Boga, abyś zaprzestał stosowania tych błędnych wyrażeń, godzących w Twoją boskość, ponieważ niemożliwe jest osiągnięcie wolności, pokąd nadal będziesz ich używał. Nigdy nie będzie za wiele przypominania Tobie, że kiedy rzeczywiście pozytywnie i kategorycznie uznasz i zaakceptujesz wielką obecność Boga, ja jestem, w swoim wnętrzu, nie będziesz więcej doświadczał niepomyślnych okoliczności. W imię Boga błagam Ciebie, abyś za każdym razem, gdy zaczynasz komentować lub mówić o tym, że jesteś chory, biedny lub w niepomyślnej sytuacji, natychmiast zmienił te fatalne dla Twego rozwoju uwarunkowania i abyś to mentalnie oświadczył z całą stanowczością. Swego ja jestem, ponieważ ono jest całkowitym zdrowiem, obfitością, szczęściem, pokojem i doskonałością. Przestań dawać moc sprawom zewnętrznym, osobom, miejscom, a nawet przedmiotom. Ja jestem jest mocą kontrolującą i doskonałością w każdym i wszędzie. Kiedy myślisz o przejawianiu ja jestem, oznacza to, że ty już wiesz, iż masz Boga w działaniu, który przejawia się w twoim życiu. Nie pozwól więc, aby fałszywe wyobrażenia i stwierdzenia tobą rządziły i ograniczały cię. Pamiętaj stale, że ja jestem oznacza jestem Bogiem w działaniu, ja jestem życiem, obfitością, prawdą teraz przejawioną. Ja jestem to potężne afirmacje. Zapraszam do słuchania. Ja jestem życiem, obfitością, prawdą, teraz przejawioną. Afirmacje stosowane w celu uwolnienia i oczyszczenia. Ja jestem potężnym płomieniem spalającym, który teraz i na zawsze pochłania każdy błąd przeszły i teraźniejszy, jego przyczynę i jądro, jak i każdy zbędny twór, za który moja zewnętrzna istota jest odpowiedzialna. Ja jestem władzą i obecnością spalającą każdy lęk, zwątpienie i wahanie, które mogłoby zaistnieć w moim zewnętrznym umyśle, a które dotyczyłoby niezwyciężonej aktywności. Ja jestem.
Ja jestem potężną obecnością tej czujnej i promieniującej energii, która wyłania się z mojego umysłu i mojego ciała, rozpuszczając wszystko, co jest inne niż ona. Umacniam się na zawsze w tej czujnej i promieniującej energii i cieszę się nią na zawsze. Ja jestem i ja wiem, że ja jestem wolny od tej rzeczy na zawsze. Przez obecność ja jestem rozkazuję, aby natychmiast zniknęły wszystkie negatywne uwarunkowania z mojego życia i otoczenia, by natychmiast zostały rozpuszczone i pochłonięte przez potężne światło i moc. Ja jestem potężną obecnością w działaniu. Afirmacje dla wywołania prawa przebaczenia. Ja jestem prawem przebaczenia i płomieniem pochłaniającym każdą nieharmonijną działalność świadomości ludzkiej. Ja jestem istotą fioletowego ognia. Ja jestem czystością, której pragnie Bóg. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Ja jestem wielkim, magicznym kręgiem obrony wokół mnie, który jest niezwyciężony, który odrzuca każdy element niezgody, który chciałby wejść i mnie zaburzyć. Ja jestem doskonałością mojego świata, a ona jest samoutrzymująca się. Ja jestem obecnością przebaczenia w umyśle i w sercu każdego dziecka Boga. Afirmacje dla ochrony, zabezpieczenia, każdego dnia rano. Ja jestem miłością, mądrością i mocą z jej aktywną inteligencją, co sprawia, że będzie ona działała we wszystkim, o czym pomyślę i co będę dziś robić. Rozkazuję tej nieskończonej aktywności, aby była moją ochroną i aby działała powodując, że w każdym momencie będę poruszać się, mówić i działać zgodnie jedynie z rozkazem Boga. Ja jestem obecnością napełniającą mój świat doskonałością w ciągu tego dnia. Bóg jest władzą wszechmocną, chroni i prowadzi ten pojazd, samochód, statek, samolot w taki sposób, że porusza się on w obszarze całkowicie bezpiecznym. Ja jestem pasem, pierścieniem, kręgiem, ochronnym wokół mnie. Ja jestem inteligencją ochronną, wszechobecną i wszechmocną, która rządzi tym umysłem i tym ciałem. Ja jestem strażą niezwyciężoną, ustaloną i podtrzymywaną w moim umyśle, w moim ciele, moim domu, moim świecie i moich sprawach. Ja jestem doskonałą pewnością w moim mówieniu i działaniu w każdym momencie, ponieważ ja jestem obecnością ochronną. Ja jestem obecnością strzegącą mnie, która w tym momencie spala to, co chce mnie zburzyć. Ja jestem niezwyciężoną ochroną przeciw każdej niedoskonałości myśli. Ja jestem obecnością zarządzającą, która idzie przede mną, gdziekolwiek pójdę w tym dniu, nakazując doskonały pokój we wszystkich moich działaniach. Afirmacje postanowienia. Nie akceptuję ani nie przyjmuję żadnych uwarunkowań od innego środowiska, ani od niczego, co mnie otacza, jedynie od Boga, od dobra, od mojego ja jestem. Ja jestem obecnością, dzięki której nic z tego, co ja powinienem wiedzieć, nie może być mi odebrane, ponieważ ja jestem mądrością. Ja jestem doskonałością. Ja jestem mocą objaśniającą, która przynosi mi wszystko, abym mógł zrozumieć i działać zgodnie z tym. Ja jestem tworem Boga, tak więc ja jestem dzieckiem Boga doskonałego. Ja, będąc tworem Boga, jestem dzieckiem Boga doskonałego. Afirmacje w celu uzdrowienia. Oczyszczenie umysłu. Ja jestem inteligencją doskonale działającą w tym mózgu. Dla oczu. Ja jestem wspaniałym wzrokiem patrzącym przez te oczy. Dla uszu. Ja jestem wspaniałym słuchem słyszącym przez te uszy. Dla narządów i komórek. Ja jestem doskonałą działalnością każdego narządu i każdej komórki mojego ciała. Dla oddechu. Ja jestem doskonale kontrolowanym oddechem mojego ciała. Dla mózgu. Ja jestem przyspieszeniem komórek tej struktury mózgu sprawiającym, że rozwinie się moc i otrzyma inteligentne kierownictwo potężnej obecności wewnętrznej. Dla myśli. Ja jestem wewnętrznym mistrzem w zarządzaniu i kontrolowaniu wszystkich moich procesów myślowych w doskonałości Chrystusowej, aby tworzyły całość, jakiej sobie życzę. Ja jestem doskonałością przejawiającą się teraz w każdym narządzie mego ciała. Ja jestem obecnością doskonałego zdrowia. Jeśli boli jakiś narząd, ja jestem jedyną i doskonałą energią, która tam działa, dlatego każdy przejaw zaburzenia jest natychmiast korygowany. Dla uleczenia ciała. Ja jestem wzniesieniem się tego ciała właśnie teraz. Dla naenergetyzowania wody, jedzenia, powietrza. Obecność, którą ja jestem, wypełnia tę rzecz, pożywienie, wodę, mocą, energią, miłością, zdrowiem. Przy wyborze właściwego pożywienia.
Ja jestem doskonałym, najzdrowszym, najwłaściwszym pożywieniem dla mnie, utrzymującym moje ciało i mój umysł w doskonałym zdrowiu i harmonii. Dla piękna swojego ciała, doskonałego wyglądu. Oto teraz staje się dla mnie rzeczywistością, że w głębi mnie istnieje radosne duchowe ciało, wiecznie młode, wiecznie piękne. Posiada cudowny duchowy umysł, piękne i zdrowe oczy, nos, usta, uszy, zęby i skórę. Całe ciało jest harmonijnie zbudowane, piękne, kształtne, zdrowe i młode. W głębi mnie rozpościera swe skrzydła duch i przepają światłem moje duchowe ciało, duchową świątynię. Wszystkie organy mojego ciała pracują doskonale. Posiadam dzisiaj i zawsze doskonałe ciało dziecka Bożego. Rano. W głębi mnie przebywa boski alchemik, prawdziwa boska miłość wyjawiona w wiecznej młodości. W mej duchowej świątyni boski alchemik buduje nieustannie nowe i piękne komórki, dzieci. Duch młodości w moim ciele, moja ludzka postać boskości i wszystko we mnie jest zawsze zdrowe, piękne i młode. Mam doskonały kształt boski, teraz jestem tym, czym pragnę być, uwidaczniam codziennie moje boskie istnienie, które wyrażam życiem. Jestem dzieckiem Boga, wszystkie moje potrzeby są zaspokajane teraz i zawsze. Bezgraniczna miłość, mądrość i spokój, niech, rozleją się ze mnie na całą ludzkość. Posyłam dobre myśli całemu światu. Niechaj cały świat i cała ludzkość będą błogosławione. Powiedz do swojego odbicia w lustrze. Władzą piękna i inteligencji, którą ja jestem, rozkazuję przyjąć formę doskonałego piękna każdej komórce, z której jest zbudowane moje ciało, posłuszne moim rozkazom, przemieniając się w doskonałe piękno myśli, słów, uczuć i formy. Ja jestem ogniem i pięknem tych oczu, wysyłam tą energię w kierunku każdego, na kogo spojrzę. Ja jestem źródłem wiecznej młodości i piękna. Mocą ja jestem, rozkazuję, aby moje ciało było silne, odbiorcze i wrażliwe jedynie na mistrzowską wzniesioną świadomość, aby było doskonałym wyrazem boskiej mocy potężnego ja jestem i aby miało piękno formy i wyrazu. Dla wszelkiej obfitości. Ja jestem wielką obfitością Boga widoczną w moim użytkowaniu teraz i zawsze. Ja jestem pełną działalnością i mocą wspierającą każdą rzecz twórczą, której chcę. Ja jestem panem mojego świata. Ja jestem zwycięską inteligencją, która nim rządzi. Rozkazuję tej wielkiej, promieniującej i inteligentnej energii boskiej, aby weszła w mój świat, aby przyniosła mi obfitość Boga, widoczną w mych rękach do mojego użytku. Rozkazuję jej, aby stworzyła całą doskonałość. Ja nie jestem już dzieckiem w Chrystusie, lecz obecnością mistrzowską, która osiągnęła swoją pełną postać. Mówię i rozkazuję autorytatywnie. Przed snem. Przez ogromną władzę i inteligencję, którą ja jestem, podczas gdy moje ciało śpi, tworzę potrzebny kontakt, który wypełni mi obficie to życzenie. Ja jestem realizacją i widoczną obecnością tego, czego pragnę i żaden człowiek ani rzecz nie może w tym przeszkodzić. Dla wolności finansowej. Ja jestem substancją, obfitością, już udoskonaloną w moim świecie i każdą konstruktywną rzeczą, którą mogę teraz otrzymać lub pragnąć. Ja jestem obecnością działającą, która przynosi te pieniądze do moich rąk i do mojego użytku. Ja jestem bogactwo Boga płynące do mych rąk i mego użytku, którego nikt nie może zatrzymać. Dla pokoju, harmonii, miłości. Ja jestem władzą, która to tworzy. Ja jestem doskonałą myślą i uczuciem twórczym obecnym we wszystkich umysłach i sercach całego świata wszędzie. Ja jestem miłością boską, która napełnia umysły i serca wszystkich ludzi we wszystkich częściach świata. Ja jestem ogromnym prawem sprawiedliwości i opieki boskiej działającej w umysłach i sercach całego świata. Ja jestem zwycięską obecnością zarządzającą pokój, miłość i harmonię w moim domu i otoczeniu. Ja jestem zwycięską obecnością, nakazuję tej obecności ja jestem, by rządziła doskonale moim umysłem, domem i światem. Ja jestem obecnością rządzącą, która kieruje w doskonałym boskim porządku, rozkazując harmonię, szczęśliwość i obecność dostatku w moim umyśle, domu i świecie. Dla duchowego wzniesienia. Aby wejść całkowicie w sferę wyższą niż świat fizyczny. Przez władzę kręgu elektronicznego, który stworzyłem wokół siebie, nie może mnie dosięgnąć ani zwątpienie, ani lęk. Z zadowoleniem biorę berło mojego ja jestem i kroczę zdecydowanie po każdej z wyższych sfer, w które chcę wejść i utrzymuję jasną i doskonałą pamięć wszystkiego, co w nich robię.
Jeśli masz widzenie światła, eksplozji doznań mistycznych, łączności ze źródłem. Wchłaniam w mój umysł i moje ciało siłę eksplozji światła, całą boską wiedzę wraz z kolorem niebieskim. Ja jestem obecnością oświecającą i wyjaśniającą zamanifestowaną w całej mocy, Jezus Chrystus. Dla kontaktu z istotami świetlistymi, mistrzami światła. Ja jestem obecnością przygotowującą drogę i doprowadzającą do widocznego kontaktu z ukochanymi i wzniesionymi mistrzami. Ja jestem widoczną obecnością tych, których zwą wzniesionymi mistrzami, których chcę widzieć tu, przede mną, a których pomoc przywołuję. Dla umocnienia siebie. Ja jestem mocą i obecnością pochłaniającą każdy lęk, zwątpienie i wahanie, które mogłoby zaistnieć w moim zewnętrznym umyśle, a które dotyczyłoby niezwyciężonego działania ja jestem. Ja jestem jedyną obecnością działającą w moim świecie. Rano. Ja jestem obecnością napełniającą mój świat. Doskonałością w ciągu tego dnia. Ja jestem cudem i ja jestem obecnością ustalającą jego przejawienie się przez boską miłość, mądrość i moc. Ja jestem życiem wiecznym, które nie ma początku ani końca. Dla urzeczywistnienia ja jestem. Ja jestem czystą inspiracją i ja jestem czystym światłem tu działającym. Ja jestem czyste objawienie wszystkiego, co chcę wiedzieć. Ja jestem wniebowstąpieniem w światło. To ciało moje jest świątynią Boga żywego i teraz jest wzniesione. Ja jestem czysty umysł Boga. Ja jestem obecnością boskiej miłości w każdym momencie. Ja jestem teraz istotą wzniesioną duchowo, którą chcę być. Ja jestem światłem, drogą i prawdą.